Przed nami festiwal balonowy, który powraca po roku nieobecności. Co będzie działo się na niebie nad Szczecinkiem? Już mówię, mamy fantastyczny przed sobą weekend, 3-4 lipca, na który serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecinka. W sobotę zaczynamy 19.30 nocnymi lotami, czyli na nowo nad naszym Szczecinkiem zawitają balony kolorowe, ciekawe, fantastyczne, po rocznej przerwie wracają na nasze szczecineckie niebo. W sobotę również najfajniejsza rzecz, moim skromnym zdaniem, godzina 23, nocna gala balonów, którą standardowo poprowadzi nasz kolega szczecinecki Marcin Jaczewski jako dyrygent. Balony w rytm muzyki będą tańcowały, grały i tworzyły niesamowite widowisko. 23.30 pokaz laserowy z udziałem pirotechniki, takiej małej, ale pokaz laserowy na najwyższym poziomie przygotowany przez pana Leszka z domu nad jeziorem z Silnowa, czyli kto wie, to zna, jakie to są atrakcje, jakie to jest wydarzenie. I na tym kończymy niedzielę. W sobotę standardowo o 6 rano poranne loty nad Szczecinkiem. Kto wstaje, to serdecznie zapraszamy, patrzcie państwo w niebo, obserwujcie. Godzina 12, idziemy, że tak powiem, szlakiem Euro, które teraz jest, i piłki nożnej, które jest bardzo popularne. Zapraszamy państwa na główny stadion Osiru, na mecz Szczecin-Czczanie kontra Baloniarze na naszym głównym stadionie, więc myślę, że fajne widowisko dla publiczności. Proszę zabrać rodziny i tyle. I standardowy o 18 konkurs Fly-In, czyli stawiamy platformę na jeziorze i który balon najbliżej złapie, przycumuje przy platformie, ten wygrywa zawody. Więc myślę, że bardzo, 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 bardzo fajny weekend przed nami. Mam jeszcze taką jedyną prośbę jako organizator. Od godziny 22 do godziny 24 w sobotę będzie zamknięta ulica Piłsudskiego i Mickiewicza. Dlatego prosimy państwa, żebyście na galę nocną, na pokaz laserowy parkowali na placu Kamińskiego. To będzie główne miejsce parkingowe. A jeżeli chodzi o to, co będzie się działo, skąd najlepiej obserwować balony? Konkurencja Fly-In, czyli konkurencja niedzielna, to jest na tyle fajna konkurencja, że myślę, że nie przeszkodzi nam w naszych niedzielnych rytuałach, czyli spacerze wokół Szczecinka. Możemy to obserwować z każdego punktu, który jest tylko możliwy. Natomiast gala nocna będzie się odbywała na stadionie Lechii, czyli zapraszamy na stadion Lechii, będzie to widoczne. Jest stadion ogrodzony naokoło, jest przestrzeń, możemy się usadowić, gdzie chcemy obserwować, więc myślę, że będzie widowisko ciekawe z każdej strony. Czy pogoda może przeszkodzić? Oczywiście, dlatego wszystkich bardzo, 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 bardzo mocno prosimy. Kto może, kto ma układy na górze, wiemy jakie. Trzymajmy kciuki za pogodę. Pogoda jest numer jeden i ona nam dyktuje warunki, więc bardzo liczymy, że Szczecinek będzie słoneczny, małowieczny i przyjazny baloniarzom. Jacy baloniarze przyjadą do Szczecinka? Jakie to będą załogi? Jakie balony zobaczymy? Bo przez lata widzieliśmy bardzo różne kształty nad Szczecinkiem. No i ile tych załóg się pojawi? Generalnie jest tak. Festiwal balonowy na nowo reaktywujemy. Zaprosiliśmy na ten rok załogi ze Szczecinka. Będzie to około między 15 a 20 załóg. To mniej więcej jeszcze zamykamy listę. Balony kolorowe, różnorakie, więc myślę, że dla każdego coś miłego.